Para książęca Kate i William zostali przyłapani na romantycznym wypadzie tylko we dwoje po pierwszy od bardzo dawna. W minioną niedzielę 22 września księżna Kate po raz pierwszy pojawiła się publicznie od momentu zakończenia chemioterapii. Fotoreporterzy przyłapali ją podczas wizyty w kościele Trathie Kirk w Szkocji nieopodal zamku Balmoral należącego do rodziny królewskiej. Serwis Vanity Fire donosił że para książęca postanowiła dłużej zostać w Szkocji i wyruszyli na weekendową wycieczkę bez dzieci. Przypomnijmy, że księżna Kate od czasu gdy w marcu ogłosiła swoją chorobę, bardzo rzadko pojawiała się publicznie. Teraz powraca do zdrowia, a z początkiem września opublikowała osobisty film na swoim Instagramie, gdzie wyznała, że właśnie zakończyła leczenie. Kiedy lato dobiega końca, nie mogę wyrazić, jak wielką ulgą jest dla mnie zakończenie leczenia chemioterapeutycznego. Ostatnie dziewięć miesięcy było niesamowicie trudnych dla naszej rodziny. Życie, jakie znasz, może zmienić się w jednej chwili i musieliśmy znaleźć sposób, aby przetrwać burzliwe wody i nieznane drogi, wyznała księżna. W niedzielnej mszy z udziałem króla Karola III i królowej Camili nie wzięli udziału, George, Charlotte i Louise. Księżna Kate zostawiła dzieci u swoich rodziców w Berkshire. Mama księżnej od samych początków choroby Kate bardzo pomagała w córce i w opiece nad jej trójką dzieci. Media rozpisują się, że para książęca zafundowała sobie weekend bez dzieci w szkockiej oazie spokoju. Książę i księżna spędzili razem prywatny weekend i wydawali się być w dobrej formie. Król także był w bardzo dobrym nastroju, poinformował Dale Mail, jak podają media. Para książęca spędziła kilka dni w prywatnym zamku Balmoral należącym do rodziny królewskiej. Co roku cała rodzina spędza w Szkocji dużą część wakacji. Tym razem jednak para wybrała się tylko we dwoje na romantyczny wypad, którego nie mieli już dawno. William i Kate mają sentyment do Szkocji, bo przed ślubem spędzali tu dużo czasu zazwyczaj w małym domku na terenie posiadłości Balmoral. Obecnie, w trakcie odwiedzin w Aberdeenshire. Zatrzymują się najczęściej w posiadłości lub na samku, gdzie zazwyczaj przebywa król Karol III.